Hej! Lekcja druga, warsztaty. Zacznijmy może od tego, co powiedziałem na lekcji pierwszej. Spróbujmy nastroić naszą gitarę. I tu uwaga, jak do tego się zabieramy? A więc, moi drodzy, zaczynamy stroić gitarę od struny najgrubszej, czyli od struny pierwszej. I teraz uwaga, próbujemy, aby wasza najgrubsza struna zabrzmiała tak samo jak moja struna. Uwaga. Jeśli brzmi ona tak, no to musicie kręcić w drugą stronę, bo to jest za wysoko. Jeśli ten dźwięk już macie, to bardzo dobrze, bo to jest ten wasz dźwięk. Ale jeśli teraz wasza struna brzmi niżej, to musicie kręcić w górę tak, żeby znaleźć ten najbliższy dźwięk w waszej gitarze do dźwięku w mojej gitarze. Żeby brzmiały tak samo. Po uderzeniu, żeby to była jakby jedna ściana dźwięku. Uwaga, teraz kilka uderzeń, żebyście sobie dostroili. Kręcimy, szukamy. Schodzimy do drugiej struny. I dokładnie robimy to samo, co ze struną pierwszą. Może akurat okazać się, że brzmi tak samo, czyli jest ta struna nastrojona. Jeśli nie, dokładnie robimy to samo, co z poprzednią struną. Następna struna, struna trzecia. Teraz struna czwarta od góry. Pierwsza przeźroczysta. Czwarta od góry. I kolejna, piąta. Uwaga. Tymi strunami delikatnie już, moi drodzy, bo one są cieńsze od tych na samej górze. I ostatnia struna, struna szósta od góry, odtąd, czyli najcieńsza. Tu bardzo, bardzo, bardzo spokojnie z tą struną. Cały czas koło mnie tutaj chodzą koty, także jak usłyszycie coś, że spada albo jakieś mruczenie, to właśnie moje kociaki. Pies śpi. Myślę, że jest dobrze. Jeszcze raz przypominam, stroimy sobie od najniższej struny i idziemy w dół. Jeśli tak wstępnie macie nastrojoną gitarę, to już jest bardzo fajnie, ale żeby ją dostroić dokładnie, proponuję wam zakupić sobie w sklepie muzycznym, tudzież na Allegro, bardzo prosty stroik do gitary, który się zatrzepia na główce i później
On tam pokazuje numerycznie, która to struna, poznacie również nazwę tych strun i będziecie sobie już dokładnie dostrajać. Natomiast my chcemy grać, grać, grać i to jak najszybciej grać, więc wstępnie uważam, że mamy gitarę nastrojoną. Co teraz spowoduje, że poznamy dzisiaj pierwszy akord, a mianowicie tym pierwszym akordem będzie akord A-dur. A jak ten akord zagrać? Ano, moi drodzy, tak jak już wspominałem Wam o progach i o polach, to układamy nasze paluchy na drugim polu. I teraz palec pierwszy, może inaczej, palec pierwszy, bo nie liczymy kciuka, układamy na strunie trzeciej od góry. Następnie palec drugi na strunie czwartej od góry i palec trzeci na strunie piątej od góry. Cały czas trzymamy się drugiego pola. Cały czas. Nie wychodzimy ani do przodu, ani do tyłu. Cały czas mamy te palce ułożone na drugim polu. Jeszcze raz przypominam, moi drodzy. Palec pierwszy, struna trzecia. Palec drugi, czwarta. I palec trzeci, struna piąta. I techniką, którą poznaliśmy na pierwszej lekcji, spróbujemy zagrać akord A-dur. Czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Troszeczkę rozluźnimy palce. Rozluźnimy. No i teraz jeszcze raz. Uwaga. Układamy na akordzie A-dur nasze paluchy. Cały czas trzymamy się drugiego pola. Nigdzie się nie przesuwamy. Ten palec czwarty sobie gdzieś tam w zboczku jest, ale grają tylko te pierwsze trzy. I jeszcze raz gramy akord A-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Całkowicie rozluźniamy rękę. Spróbujemy jeszcze raz zagrać akord A-dur. Przypominam, pierwszy palec, trzecia struna. To jest u mnie i pewnie u Was też na gitarach klasycznych. Ta ostatnia z owijką. Następnie drugi palec będzie struna czwarta. I trzeci palec struna piąta. Czyli takie schodki. I jeszcze raz. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Czy na jednym akordzie można zagrać piosenkę? Było takie pytanie kiedyś. Kombinowałem i znalazłem. Murowanej piwnicy tańcowali zbójnicy. Kozali se pięknie grać i na nóżki pozierać. Kozali se pięknie grać i na nóżki pozierać. Tu taka ciekawostka, aby zachować tą rytmikę utworu góralskiego, grałem palcami, no cały czas moje koty broją, od góry, tylko od góry. Ruch znacie, to jeszcze raz spróbuję zagrać Wam ten utwór, ten kawałeczek, żebyście sami popróbowali. Czyli murowany piwnicy tajcowali zbójnicy, kozali se pięknie grać i na nóżki pozierać. Kozali se pięknie grać i na nóżki pozierać. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, nawet na jednym akordzie można zagrać piosenkę, ale my poznamy więcej akordów i teraz jeszcze na drugiej lekcji poznamy akord E-dur, a później będziemy je ćwiczyć w międzyczasie w przerwie do lekcji trzeciej. A więc teraz układamy paluchy nasze na akordzie E-dur. I tutaj na pierwszym polu, moi drodzy, na strunie
No tak dobrze nie widzicie, ale ja wam będę podawał dokładnie, która struna od góry, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Czwarta od góry, czwarta od góry, palec pierwszy. Natomiast na strunie drugiej od góry i trzeciej od góry na drugim polu, moi drodzy, na drugim polu, palec drugi i trzeci. I gramy akord E-dur. Tą samą techniką, co zawsze. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Jeszcze raz. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Przypominam. Akord E-dur to palec pierwszy, struna, czwarta od góry, pierwsze pole. Następnie drugie pole, struna druga od góry, palec drugi i struna trzecia od góry, drugie pole, palec trzeci. I jeszcze raz. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Dobra, to spróbujmy połączyć te dwa nasze akordy, czyli akord A-dur. Przypominamy sobie szybciutko akord A-dur, które to były paluchy. Jeszcze podpowiem wam. Na strunie trzeciej palec pierwszy, oczywiście pole drugie. Struna czwarta, palec drugi. I struna piąta, palec trzeci, czyli nasze schodki. Mamy akord A-dur. I spróbujemy teraz, licząc pierwsza, druga, trzecia, czwarta, przejść na akord E-dur i również liczymy pierwsza, druga, trzecia, czwarta i zakończymy z powrotem na akordzie A-dur. Jesteście gotowi? Uwaga, start! Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, E-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, A-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Spostrzegawczy pewno zauważyli, że się machłem, ale dlatego, że chowam ten palec, który nie chcę, żeby czwarty był aż tak bardzo widoczny. Jeszcze raz, uwaga, to samo, myślę, że teraz wam wyjdzie lepiej, bo ważne też jest, abyśmy te akordy grali w formie, o, te moje koty, one by wam pokazały, właśnie kocich pazurów, czyli robimy tak, zaokrąglamy nasze paluchy na danym akordzie i dociskamy, tu może będzie widać, o, widać, jak moje paluchy są dociśnięte do strun. Dociskamy te, wiem, że to na początku będzie was bolało, będziemy rozmawiać za chwilę o sposobie ćwiczenia, ale no niestety, żeby się coś nauczyć, to trochę wysiłku musimy od siebie dać. Więc teraz znowu akord A-dur, E-dur, A-dur i tą samą techniką gramy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, E-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, A-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I w ten sposób ćwiczymy w domu do lekcji trzeciej. A na lekcji trzeciej poznamy piosenkę i jeszcze jeden akord, który w pełni pokaże nam, pomoże nam w zagraniu tej piosenki. Dziękuję.